Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego. Duch Święty pochodzi od Ojca, ale przychodzi na świat przez Syna. Duch Święty jest trzecią osobą boską, równą w majestacie Ojcu i Synowi. Duch Boży jest pierwszym darem dla wierzących i jest darem, o który być może najrzadziej prosimy. Kiedy myślimy o Bogu, powinniśmy mieć przed oczami wspólnotę osób. Bóg nie jest odwiecznym samotnikiem, ale wspólnotą trzech kochających się osób. Bóg jest wspólnotą otwartą, ponieważ miłość nie dzieli i nie zamyka się na innych, ale wręcz przeciwnie, otwiera się i zaprasza. To zaproszenie do komunii z Bogiem jest wzmocnione udzieleniem się Boga nam, ludziom. Duch Święty zstępuje na apostołów i na każdego z nas, aby nas przysposobić do wspólnoty z sobą. To właśnie Duch Boży kształtuje nas na swoje podobieństwo, upodabnia nas do Boga i czyni nas zdolnymi do wejścia we wspólnotę z Nim. Pięćdziesiątnica, a więc wylanie Ducha Bożego, jest koniecznością na drodze do zbawienia każdego z nas. Chrystus musiał opuścić ten świat, aby posłać nam innego parakleta, pocieszyciela i adwokata. Prośmy dziś szczególnie o nowe wylanie Ducha Świętego na Kościół i na każdego z nas, abyśmy umocnieni mocą z wysoka mogli świadczyć o miłości Boga względem każdego człowieka i upodobnieni do Niego mogli się cieszyć udziałem w życiu wiecznym.